Surveyor w dniu potrzeby stwierdził, że chciał okazać zadowolenie mieszkańców zakończonego remontu. Tak jak chciałbym okazać niezadowolenie osób niepełnosprawnych z tej okazji, jak ten remont został wykonany. Otóż zrezygnowano z większości przejść dla pieszych. Dla osób pełnosprawnych to nie stanowi żadnego problemu. Mogą oni legalnie przechodzić w dowolnym miejscu w odległości większej niż 100 metrów od przejścia dla pieszych. Natomiast dla osób niepełnosprawnych ta ulica jest nie do pokonania, gdyż albo znajduje się tam wysoki krawężnik, albo są usytuowane parkingi i samochody uniemożliwiają osobom niepełnosprawnym przejście. Remont ulicy Kalinkowej, oczywiście sprawdzimy to, bo ja w tym momencie nie wiem, ile tam jest przejść. Może to mnie pan dyrektor Murdała uzupełni. Rado, jeżeli chodzi o ulicę Kalinkową, do tej pory nie mieliśmy zgłoszeń, jeżeli chodzi o te przejścia dla pieszych, ale przyjrzymy się temu. No ale to się wiąże, tak jak pan radny wspomniał, no likwidacją co najmniej 4 miejsc postojowych na każde przejście po 10 metrów w każdą stronę musimy mieć zabezpieczoną widoczność do tego przejścia dla pieszych. Nie ma problemu, zapraszam do siebie o wskazanie konkretnej lokalizacji, żebyśmy to mówili na Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Przeanalizujemy taką możliwość jakby wprowadzenia dodatkowego przejścia dla pieszych. Myślę, że to nie będzie jakiś problem większy.